Dzień dobry Państwu, kolejny magazyn sportowy informujący o tym, co ciekawego dzieje się w piekarskim sporcie. Dzisiaj po raz kolejny spotykamy się na naszym basenie plenerowym. Jak Państwo widzą, pogoda sprzyja korzystaniu z naszego basenu, także bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z naszego basenu plenerowego. A na naszym basenie plenerowym mamy przygotowane też atrakcje dla najmłodszych. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 10.00 odbywają się lekcje nauki pływania. Zapisy na te lekcje przyjmowane są w dziale promocji i sportu piekarskiego MOSiR-u, zatem zachęcamy Państwa do skorzystania z tych lekcji. Dla najmłodszych uczymy się codziennie pływać aż do końca wakacji, czyli do dnia 31 sierpnia. Zatem wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o nasz basen plenerowy, czynny on jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 19. W weekendy zapraszamy w godzinach od 10 do godziny 20. Miniony tydzień to też imprezy sportowe zorganizowane przez piekarski MOSiR. W ostatniej akcja Lato to są codzienne zajęcia prowadzone dla dzieci od poniedziałku do piątku. W ramach akcji Lato zawsze w czwartki organizujemy wycieczki rowerowe. Wycieczki te cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, zatem zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 10.00. Ruszamy na wycieczkę rowerową z najmłodszymi dziećmi. Wystarczy tylko przyjść przed godziną 10.00, wypełnić oświadczenie i można brać udział w naszych wycieczkach rowerowych. W minioną sobotę odbył się turniej siatkówki plażowej mężczyzn. Zachęcamy Państwa teraz do zobaczenia krótkiej relacji z tego turnieju. W sobotę 25 lipca na boiskach do siatkówki plażowej MOSiR-u Piekary odbył się turniej siatkówki plażowej mężczyzn. W tym turnieju wystąpiło 12 par. Pary te zostały podzielone na 4 grupy, 3 zespołowe, a do ćwierćfinału awansowały po 2 najlepsze pary z każdej grupy. Ostatecznie najlepsza okazała się para Kamil Gąsiorowski i Przemek Paliwoda, która 2-0 w finale pokonała parę Kamil Kluczkowski i Tomasz Michalak. Natomiast trzecie miejsce zajęła para Damian Chudzik a Rafał Zając, która w meczu o miejsce trzecie pokonała 2-0 parę Michał Faryna i Piotrek Kaleta. Następny turniej siatkówki plażowej, tym razem dla kobiet, odbędzie się w sobotę 8 sierpnia. Już teraz serdecznie zapraszamy. Od początku lipca prowadzimy zmagania w ramach akcji Lecymy i Jademy Durś z MOSiR-em. Są to zmagania rowerowe i zmagania biegowe. Jeżeli chodzi o rywalizację biegową, wśród mężczyzn jak na razie prowadzi pan Tomasz Wójcik. Wśród kobiet na prowadzenie jest pani Magdalena Oleszek. W rywalizacji Nordic Walking wśród kobiet prowadzi pani Joanna Koścień. Wśród mężczyzn na prowadzeniu jest pan Zygmunt Hirnyk. Natomiast jeżeli chodzi o rywalizację na rolkach, tutaj jak na razie prowadzi pani Iwona Nowak. Jeżeli chodzi o rywalizację Jademy Durś, tutaj wśród mężczyzn najwięcej kilometrów do tej pory wykręcił pan Adam Gut, który warto podkreślić, ostatnio przejechał całą Polskę. Z Piekar Śląskich dojechał aż nad morze, nazbierał w ciągu jednego tygodnia ponad 600 km, no i jak na razie znajduje się na czele naszej klasyfikacji. Natomiast wśród kobiet najwięcej kilometrów wykręciła pani Magdalena Nisler. To tyle, jeżeli chodzi o imprezy, które odbyły się w ostatnim tygodniu, jeżeli chodzi o piekarski MOSiR, a już teraz zapraszamy na spotkanie z naszym gościem. Kolejny gość naszego magazynu. W dniu dzisiejszym gościmy zawodnika zespołu DKS Czarni Kozowa Góra, Mateusza Grudzińskiego, który jednocześnie jest kapitanem drużyny. Bardzo gorąco witamy Mateusza w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mateusz, na sam początek, już jesteśmy po inauguracji nowego sezonu 2020-2021. Natomiast jeszcze kilka słów o tym poprzednim sezonie, który był dla niektórych zawodników pierwszym sezonem, dla większości zawodników był to pierwszy sezon w klasie okręgowej. Jakbyś miał ze swojej strony takiej indywidualnej ocenić, czy jest tu duża różnica między tym, jak się grało w A-klasie, czyli na tym podokręgowym tutaj boisku, a różnicy między graniem w lidze okręgowej. Czy ty jako zawodnik odczułeś, że jest to jednak duża przepaść, jeżeli chodzi o czyste umiejętności piłkarskie, później taktyczne, czy według ciebie to była duża różnica? Tak, różnica jest, można powiedzieć, wielka dla większości chłopaków. To był pierwszy sezon w okręgówce, bo nie wiem, 3-4 chłopaków może gdzieś grało trochę wyżej. Natomiast dla nas w większości to był pierwszy sezon. No, różnica jest spora, na pewno pod względem umiejętności, ponieważ już w tej lidze okręgowej gra dużo ludzi gdzieś z przeszłością właśnie w wyższych ligach. Na pewno taktycznie tak samo, liga jest zupełnie inaczej poukładana, drużyny wyglądają no inaczej taktycznie, jest o wiele ciężej. Inną różnicą taką zdecydowaną są boiska, bo boiska w A-klasie, tak jak u nas na Kozowej Górze, tak jak na wielu boiskach, no nie wyglądają zbyt dobrze, natomiast gdy zobaczyliśmy boisko na przykład na przyszłości Ciechowice czy na Łabędach, no to no coś pięknego, na takim boisku przyjemność grać. Jeżeli chodzi już o ten sezon, który się też zakończył tak naprawdę po rundzie jesiennej ze względu na pandemię, nie odbyła się runda wiosenna.
Czy wy jako zespół jesteście zadowoleni z zajętego miejsca i z tego, jak prezentowaliście się w tej jedynej rundzie w klasie okręgowej w poprzednim sezonie? Świetnie zaczęliśmy sezon, bo po czterech meczach mieliśmy 10 punktów z tego, co pamiętam. Byliśmy wiceliderem tabeli, ale można powiedzieć, że to jeszcze tak często wchodzi się z niższej ligi do wyższej, to często tak drużyny mają, że gdzieś jeszcze to się udaje. Natomiast później, można powiedzieć, przyszedł kryzys. Parę meczów było przegranych, no jednak koniec końców udało nam się utrzymać w klasie okręgowej. Wiadomo, każdej drużynie udało się utrzymać. No mogło być lepiej, natomiast na pewno mogło być też gorzej. Jeszcze tak wracając do tego awansu do klasy okręgowej, dla wielu to też była niespodzianka, że zespołowi udało się awansować jednak o tą ligę wyżej. Czy dla was, dla zawodników, też czuliście, że jednak ten awans można wywalczyć wtedy w tym sezonie, jak graliśmy o awans, czy jednak też to dla was była troszkę niespodzianka, że cały czas byliśmy praktycznie na czubie tabeli, no i ten awans się udało w końcu wywalczyć? Znaczy już poprzedni sezon pokazywał, że gdzieś tam jesteśmy czołówką klasy A klasy. W ostatnim meczu sezonu, gdzie przegraliśmy wtedy z Sokołem Orzech, no nie udało się wywalczyć nam awansu, natomiast już ten sezon pokazywał, że stać nas na walkę o najwyższe cele w tej lidze. Natomiast ten sezon, w którym udało nam się zrobić awans, no to od początku sezonu pokazywaliśmy, że jednak na ten awans zasługujemy i każdy już głośno to mówił, że chcemy zrobić ten awans. No i tak teraz przechodząc płynnie już do nowego sezonu, wiadomo, jesteśmy po inauguracji nowego sezonu, też trochę specyficzny sezon, bo liga została podzielona, osobno grają zespoły bytomskie, osobno grają zespoły zabrzańskie, natomiast wy jako zespół, jaki sobie stawiacie, jaki główny cel, jeżeli chodzi o ten nowy sezon teraz? Czy głównym celem drużyny na pewno jest utrzymanie w okręgówce. Fajnie byłoby być w grupie mistrzowskiej, natomiast zdajemy sobie sprawę, że będzie to ciężkie, bo tylko cztery najlepsze drużyny spod okręgu Bytom i spod okręgu Zabrze wchodzą do tej grupy mistrzowskiej. Myślę jednak, że jesteśmy w stanie awansować do grupy mistrzowskiej. No wtedy mielibyśmy na pewno spokojną wiosnę, bo wiadomo, że nie spadlibyśmy z tej ligi. No i właśnie tak jak wspomniałem, jest podział tej ligi. Jest osobno zespoły grają spod okręgu Bytom, osobno zespoły spod okręgu Zabrze. Różne komentarze są na ten temat, czy to jest dobry podział, czy zły. Jak wy uważacie, czy tak to jest słusznie, że tak została ta liga podzielona? Szczerze powiedziawszy, mi tak samo nie podoba się w ogóle ten pomysł, ponieważ no, nie dość, że no, gramy tak jakby teraz tylko mecze z drużynami spod okręgu Bytom, czyli no tak jak zawsze w A-klasie graliśmy praktycznie, no z tymi samymi drużynami, które po prostu znamy. No i dla mnie też chory jest trochę ten podział po tej rundzie, no bo tam gdzieś w grupie mistrzowskiej później punkty się kasują, gra się później tylko znowu zespołami z Zabrza. No myślę, że tak jak mi się nie podoba, tak i wielu osobom tak samo ten pomysł. Wspomniałeś też jeszcze w poprzedniej wypowiedzi o boisku, że ta różnica między A-klasą a okręgówką jest duża, jeżeli chodzi o boisko. Wiadomo, to boisko w Kozowej Górze no wielu norm nie spełniało, jeżeli chodzi o klasę okręgową, no ale udało się już w tym roku, gdzieś tam ma się rozpocząć remont tego boiska. Jako zespół już trenujemy tutaj na obiekcie Mosiru. Też te mecze będą rozgrywane. Czy dla was też to jest jakiś taki handicap, że w końcu będziemy mogli na fajnym, normalnym boisku te mecze ligowe rozgrywać i można też w fajnych już warunkach potrenować? Czy wy też to tak odczuwacie, że to jest taki duży bonus dla was? Tak, u nas na boisku w Kozłowej Górze teraz właśnie ma się za niedługo rozpocząć remont i myślę, że najbliższe, nie wiem, dwa lata spędzimy tutaj na Mosirze, na boisku przy ulicy Olimpijskiej. Obieg jest naprawdę fajny, dużo ludzi może tutaj przyjść na spotkanie. No, płyta wygląda, można powiedzieć, z dnia na dzień coraz lepiej. Także no jest przyjemność grać na takim boisku. Jeszcze tak kilka słów o sobie, bo wiadomo, jesteś kapitanem zespołu, a tak naprawdę czasami kapitanami zespołu są osoby, które są w tym drużynie najstarsze, natomiast ty tutaj jesteś jeden z młodszych zawodników, a jednak jesteś kapitanem. No, ale też jesteś od początku tylko i wyłącznie cały czas związany z klubem z Kozłowej Góry, tak? Jesteś wychowankiem klubu i od zawsze grasz w Kozłowej Górze. Tak, jestem wychowankiem klubu z Kozłowej Góry. No, grałem tutaj już w tramkarzach, w juniorach. W wieku 16-17 lat gdzieś tam pomału zaczynałem w A klasie. No i tak jest do dnia dzisiejszego. No i też dużo chłopaków, którzy grają w zespole, są wychowankami klubu, tak? Tak, bardzo, bardzo dużo zawodników. Marcin Wieczorek, Marcin Surowiec, Bartek Lizurek, Michał Joszki, Adrian Musialik.
No można wymieniać Patryk Zalek, tak samo praktycznie całe życie gra tutaj w Kozłowej Górze. No większość ludzi jest jednak stąd. I na sam koniec jeszcze takie pytanie może indywidualne. Jakbyś miał wybrać taki swój najlepszy mecz w przygodzie z piłką nożną i taki najgorszy, jak wspominasz. Może, żeby nie wracać gdzieś tam daleko do przyszłości, to takie może z ostatniego sezonu, bo wiadomo, najwyżej w tej klasie okręgowej udało się grać, takie jakbyś miał wybrać dwa mecze, najlepszy i najgorszy. No to zacznę od najgorszego może. Najgorszy to mecz na przyszłości Ciechowice, gdzie przegraliśmy 7-2 i indywidualnie też tam czułem, że nie jestem w dobrej dyspozycji. Tam gdzieś 2-3 bramki poszły moją stroną, także to na pewno był najgorszy mecz. Natomiast co do najlepszego meczu, wydaje mi się, że mecz na Rachowicach, gdzie tam przy każdej z bramek, gdzie wygraliśmy 3-2, przy każdej z bramek dla naszej drużyny miałem jakiś tam swój udział. Tam jedną asystę, dwie asysty drugiego stopnia, także wydaje mi się, że ten mecz był tam gdzieś indywidualnie dla mnie najlepszy. No i jeszcze znowu, wracając jeszcze do tych indywidualnych gdzieś tam osiągnięć, wiadomo, jako drużyna ten cel postawiony utrzymanie, ale indywidualnie czy też masz wyznaczony przez siebie jakiś cel na ten sezon? Indywidualnie to też w zależności, gdzie będę grać, czy będę grać na boku obrony, czy na boku pomocy, bo wiadomo, że gdzieś tam na boku pomocy łatwiej jest zdobywać bramki, łatwiej jest asystować. Na pewno też chciałbym mieć odrobinę mniej żółtych kartek niż w poprzednim sezonie, no ale co będzie, to zobaczymy. Czyli cel taki, więcej bramek niż żółtych kartek, tak? Dokładnie. Super, fajnie, super. Dziękuję serdecznie. Dzisiejszym gościem naszego studia był Mateusz Gudziński, kapitan zespołu DKS Czarni Kozłowa Góra. Przede wszystkim życzymy powodzenia w tym sezonie, który już się rozpoczął. No i spełnienia tego celu, czyli więcej bramek niż kartek. Mamy nadzieję, że uda się to spełnić zespołowi. Drużynie uda się utrzymać w klasie okręgowej. Dziękujemy bardzo za przybycie do studia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy. Czas teraz przedstawić Państwu, co ciekawego przygotował Piekarski Mocir w najbliższym tygodniu dla wszystkich chętnych. Już jutro, 1 sierpnia na naszym rolkowisku odbędą się zawody rowerowe dla najmłodszych z okazji przejazdu Tour de Pologne przez nasze miasto. Kto z dzieci jeszcze nie zdążył się zapisać do naszych zawodów, zapraszamy jutro między godziną 9.15 a godziną 9.45. Będzie ostatnia szansa, żeby się na te zawody rowerowe zapisać. Zawody przeznaczone są dla dzieci do 12 roku życia. Również mamy propozycję dla aktywnych na rowerach. W przyszły piątek, 7 sierpnia, zorganizujemy pierwszy papieski piekarski rajd rowerowy. Start nastąpi spod budynku Mocyru przy ulicy Olimpijskiej 3, a zakończenie rajdu pod pomnikiem papieża Jana Pawła II na Piekarskiej Kalwarii. Mamy również przygotowaną stałą ofertę dla wszystkich użytkowników naszych obiektów sportowych. To już wspomniana akcja Lato, codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 10. Również codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 prowadzone są zajęcia z nauki pływania dla najmłodszych. Dla troszkę starszych mamy przygotowane zajęcia ze speedballa w każdy wtorek o godzinie 11.00. Te zajęcia odbywają się na rolkowisku przy ulicy Olimpijskiej 3. Również na stadionie Mocyru przy ulicy Olimpijskiej 3. W każdy wtorek o godzinie 18.00 odbywają się zajęcia ze zdrowego kręgosłupa. No i w niedzielę godzina 18.00 to jest zumba, również na rolkowisku przy ulicy Olimpijskiej 3. Zatem bogata oferta piekarskiego Mocyru, jeżeli chodzi o sportowe lato 2020. Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej oferty. A już dzisiaj o godzinie 18.00 wyruszymy z Państwem na 58. piekarską rowerową masę krytyczną. Zbiórka wszystkich uczestników przed budynkiem Mocyru przy ulicy Olimpijskiej 3. Lasem Dioblina udamy się nad Zalew Hechło Nakło. No i później wrócimy o godzinie 20.00 pod budynek piekarskiego Mosiru. Zbiórka wszystkich uczestników przed godziną 18.00 i o godzinie 18.00 ruszamy. Zatem zachęcamy Państwa na piekarską rowerową masę krytyczną w dniu dzisiejszym. No i jeszcze raz Państwa zachęcam do skorzystania z naszego basenu plenerowego. Przypominam, basen czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 19.00. W weekendy basen czynny jest od godziny 10.00 do godziny 20.00. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie naszego magazynu. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia.